Polskie Radio Białystok. Daniem, które przygotowujemy, jest ryba. To jest sielaba. Z Wigier, u nas tutaj łowiona. Tylko tak kupujemy. Sami ją sobie mrozimy i później przygotowujemy. Mamy pewność, że ona nie będzie długo mrożona. Będzie dobra jakościowo i smakowo. Nie wszyscy wiedzą, że sielaba jest rybą delikatną i ona się głównie żywi planktonem, dlatego jest bardzo smaczna. Szybko się smaży i jest delikatna. Ona jest wyfiletowana, czyli rybka z głową, z ogonem, ale bez ości. Sól, pieprz, cytryna, nic poza tym. Panierujemy mąka. Taka ryba najlepiej smakuje tylko z patelni. Jako dodatek do tej sielaby użyjemy kapusty kiszonej, która jest u nas kiszona. Podamy ją chlebem. Chleb jest upieczony na zakwasie. 100% mąka żytnia. I liście tataraku dla dodatkowego aromatu. Tak ludzie kiedyś robili, na tataraku piekli chleb. Na ścianie też, ale my robimy na tataraku. Tatarak jest teraz najsmaczniejszy. I tu ryby podamy z prostymi żelazkami. Czyli kiszona kapusta, chleb na zakwasie, na tataraku. Cytrynka. I to jest wszystko. Sielaba 3 minuty się smaży. Polskie Radio Białe.